Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach podsumowanie Akademii Lwa Honorka, konkurs Godni Naśladowania, a na koniec 18. edycja sportowej olimpiady dla przedszkolaków. Wielki finał ponownie w Nowym Kinie Przedwiośnie. W miniony czwartek zakończyła się kolejna odsłona profilaktycznej akcji Straży Miejskiej pod nazwą Akademia Lwa Honorka. W Nowym Kinie Przedwiośnie nastąpiło uroczyste podsumowanie i zakończenie 8. edycji Akademii Lwa Honorka. To cykl słuchowisk radiowych emitowanych w katolickim Radiu Diecezji Płockiej, skierowanych do dzieci z grup przedszkolnych oraz młodszych klas szkół podstawowych. Słuchanie tych opowieści ma ułatwić dzieciom naukę zasad bezpieczeństwa. Każde słuchowisko przedstawia bowiem inną sytuację w pewnej historii. Podczas spotkania w kinie do sali przybyli uczestnicy Akademii. Akademia Lwa Honorka trwa już od 8 lat. Ona trwa przez cały rok szkolny. Są realizowane różne zadania. To są nie tylko słuchowiska z udziałem cioci Agnieszki Lwa Honorka, które opowiadają o różnych zagrożeniach, na które narażone są nasze dzieci na co dzień. To również audycje z udziałem dzieci. To konkursy wiedzy. To konkursy plastyczne. Także tego jest naprawdę bardzo dużo. I dzisiaj był podsumowanie, finał. Najlepsi z najlepszych otrzymali nagrody. Stanęli na podium. Myślę, że zapraszamy na następny rok i na kolejne audycje, bo audycji mogą wysłuchać wszyscy. Akademia Lwa Honorka to nie tylko edukacyjno-profilaktyczne audycje radiowe, to także konkursy fotograficzne czy plastyczne oraz całoroczny konkurs wiedzy. Akademia jest wznawiana co roku. Celem było uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej 2018 roku. W maju odbył się finał 12. edycji konkursu Godni Naśladowania. Nagrodzono najlepsze organizacje pozarządowe. W czwartek 23 maja w sali Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki miała miejsce gala finałowa Godni Naśladowania, podczas której nagrodzono inicjatywy pozarządowe i wręczono nagrody gospodarcze prezydenta miasta Płocka. Podczas gali tytuły otrzymały Płocki WOPR, Stowarzyszenie Szkoła pod Dębami oraz Stowarzyszenie Wędka. Lista ta jest jednak dłuższa, znajdują się bowiem na niej także wyróżnione instytucje. My gratulujemy wszystkim nominowanym, nagrodzonym i wyróżnionym. Już po raz 18 w Płocku zorganizowano zabawę promującą sport i kulturę fizyczną wśród przedszkolaków. Sportowe emocje, wyzwania i mnóstwo dobrej zabawy. Tak było podczas kolejnej 18 już odsłony Olimpiady Przedszkolaków, która ponownie odbyła się w Płocku, konkretniej w sali sportowej przy Lasockiego. Ja jestem jak najbardziej za takimi rzeczami dla dzieci, ponieważ od małego dzieci muszą wiedzieć, co to jest rywalizacja sportowa, a przede wszystkim czerpać z tego przyjemność. To impreza, w której nie do końca ważne są wyniki sportowe i rywalizacja. Tu chodzi przede wszystkim o krzewienie kultury fizycznej wśród najmłodszych płoczan. W tym mają pomóc także rodzice, którzy podczas olimpiady bawili się w sport razem z dziećmi. Jak najwięcej takich imprez, takich działalności, te dzieciaki muszą mieć frajdę z tego i jak najwięcej takich rzeczy. Rodzice jak najbardziej powinni się włączyć w takie inspiracje sportowe, dlatego ja, jak i moja drużyna będziemy brali udział i pokażemy naszym młodym przedszkolakom, że rodzice też się potrafią świetnie bawić i brać udział w takich imprezach. Olimpiada przedszkolaków powróci do Płocka także za rok. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.